Cześć, Żabko. No, cześć, aniołeczku. Leżysz sobie, tak? Taki malutki piesek. To chyba jest nasza gabunia. A to nie wiem, czy rozpoznajecie, co to może być. To jest mleczak kabury. To jest chyba jej pierwszy ząb, który wyleciał. Przynajmniej pierwszy, który zauważyłam, że wypadł. Wczoraj z rolem po południu wieczorem się tak tłukli. I w tym momencie usłyszałam dźwięk spadającego czegoś na podłogę. I myślałam, że oderwała im się adresówka od obroży, bo to był taki dźwięk właśnie czegoś takiego twardego. I wszyscy w trójkę spojrzeliśmy, co to jest. I się okazało właśnie, że to jest ten ząbek. Mleczek. I chyba go zostawię na pamiątkę. Może to jest trochę przerażające i creepy. Ale co to? Jakby ktoś był zainteresowany, jak wygląda mleczek małego pieska, to właśnie tak. Oczywiście to jest ząb trzonowy, gdzieś tam z tyłu występuje, nie z przodu. No, a dzisiaj stwierdziłam, że może pokażę Wam, jak szyję apaszki dla piesków. Mam tutaj taką tkaninę w różowe kropeczki, więc postaram się uszyć z niej coś dla kabury. Ale jak widzicie, ona jest dosyć spogniecona, także zanim cokolwiek będziemy robić, to sobie ją najpierw ładnie przeprasuję. Teraz, jak już mam przeprasowaną tą tkaninę, pokładam ją sobie na takiej specjalnej macie do cięcia i będę ją tak składać, żeby stworzyć się dwa trójkąty i najprawdopodobniej wykroję je tak, że zaznaczę sobie tutaj wzór i wytnę od razu dwa za jednym razem. Przygotuję to i Wam pokażę, o co mi chodzi. Jeszcze Wam pokażę narzędzia, które Wam używa. To jest taki fajny pisak, już się starło, ale chodzi o to, że można nim zaznaczać na tkaninie. Jedna część znika po 24 godzinach, a druga po 48. Kolejnym urządzeniem jest taki nożyk do cięcia. Generalnie będę go teraz używała, mam się przyda, natomiast nie uważam, że jest to jakaś kurczę niezbędna rzecz akurat do szycia taki gadżet, ale nie jestem jakąś tam wielką orędowniczką tego. I coś bardzo przydatnego to długa linijka z takim uchwytem. Zdecydowanie lepiej się z tego korzysta. Jest na takie przystawki, jego się kupuje osobno. I można sobie właśnie wygodnie coś tam odmierzyć, odrysować i potem wzdłuż tej linijki ciąć. Ok, złożyłam sobie teraz materiał i chcę, pokażę, żeby ta apaszka szła tak, tak. To będzie jeden trójkąt, to będzie mniej więcej taki rozmiar. Taki. I to będzie na razie dla kabury trochę za duża paszka, ale ta tkanina jest bardzo miękka, więc będziemy mogli ją kilka razy zwinąć, żeby ją zmniejszyć, bo bez sensu jest szyć takie małe rzeczy dla niej teraz, bo i tak z tego wyrośnie, także stwierdziłam, że uszyję trochę większą, się potem ją zmodyfikuję. Szkoda, że w tym świetle tych kropeczek nie widać, są takie fajne, różowe, słodkie. Także tutaj mamy ten kawałek. Szerokość, znaczy szerokość, długość, czyli odtąd dotąd to jest 40 cm. Ja zawsze kupuję 40 cm. Dosyć duże te psy. Kabura nie jest może jeszcze wielka, ale niedługo będzie. Także takie 40-centymetrowe apaszki to są dla nich sam raz. To się potem zwinie najwyżej, jest ok. Dobra, czyli to będzie taki jeden trójkąt. I teraz, żeby mieć drugi, po prostu sobie tak składam o tę tkaninę i narysuję sobie tutaj taki trójkąt i go wytnę i będzie git. No i w wyniku tej operacji mam teraz dwa trójkąty. Teraz oba są na prawej stronie i po prostu muszę je z sobą zeszyć. I będzie mi łatwiej. Ja po prostu zszywam boki tak, o, zgięte do środka, żeby to ładnie wyglądało, żeby to było ładnie wykończone. Generalnie tak, gdybym wzięła sobie kawałek o długości 80 cm, no to nie musiałabym wycinać dwóch osobnych trójkątów, tylko miałabym, wiecie, tutaj taki jeden kawałek duży.
Już tej krawędzi bym nie musiała szyć, tylko bym sobie to złożyła. Tarara. I byłoby tu jedno szycie mniej. Natomiast bez sensu według mnie, bo nie potrzebuję aż tyle materiału, bo potem nie zostaną resztki. Szkoda kasy. Dlatego ja sobie tak robię, że kupuję krótszy materiał, powstrzymam dwa trójkąty. Jedną krawędź więcej muszę przeszyć. No nie jest taki wielki dramat. Wydaje mi się, że każdy sobie da z tym radę. Teraz sobie zaprasuję krawędzie na około 1 cm do środka. Zepnę je szpilkami i będę szyła. No bo stwierdziłam, że akurat tej części nie muszę zaprasowywać do środka. Po prostu przeszyję ją stroną prawą do prawej. Tutaj przystępuję, dopiero całą resztę będę zaprasowywać i szyć po prawej stronie. To w tym momencie jest na stronie lewej. Tutaj sobie powpinam elegancko szpileczki i zaraz będę szyć. I to jest moja maszyna. To jest stary łucznik, który został, powiedzieć, odrestaurowany, odświeżony. Czyli to jest po prostu stara maszyna po renowacji, w pełni sprawna. Oczywiście nie jest jakaś tam super ekstra nowoczesna i tak dalej. Natomiast podstawowe funkcje maszyny, a jak najbardziej spełnia, do tego jest bardzo mocna, to znaczy mogę tam nawet szyć i jeansy, i tam jakieś zasłony i inne rzeczy, a takie wiecie, nowe, niedrogie maszyny, na przykład jak są z Lidla, no to one nie są już takie mocne, żeby móc na przykład jeansem szyć dobrze. No i poza tym ta maszyna jest znacznie tańsza, taka stara, odrestaurowana, niż nowa, taka z Lidla. Także mam to. Tutaj mam sobie pudełko na szpileczki, gdzie będę odkładała szpilki i to jest wielka szpula nici. Dużo nici białej i czarnej idzie, także stwierdziłem, że po prostu będę używała takich wielkich szpulek. One się normalnie kręcą, także nie mam problemu. Z tym, że to jest taka wielka szpula, to jest normalnie szpulka do overlocka, a nie do zwykłej maszyny domowej, którą ja mam. Tutaj sobie ustawiłam ściek, nie wiem, czy to będzie widać. O, jest. Ściek prosty. Będę szyć, biała nitka założona. Nie wiem, czy uda mi się pokazać to, jak szyję, ponieważ mam tylko dwie ręce i one obie są potrzebne do szycia. Tutaj sobie tylko tak założyłam, żeby mi nie spadł ten materiał. To jest moja ulubiona stopka do szycia w tym momencie, plastikowa, bo ona ma i tutaj, o, i tutaj takie ząbki i dużo łatwiej się po prostu szyję, pilnuję, żeby szyć prosto, bo się po prostu można kierować tym, jak idą te ząbki. Dobra, także może ja najpierw to założę, zacznę szyć i może jak się rozkręcę, to uda mi się jakoś jedną ręką manewrować i drugą szyć, żeby Wam pokazać, jak to idzie. Ważny jest właśnie kierunek, jak sobie ułożymy szpileczki, żeby po prostu potem jak szyjemy, to możemy je łatwo wyciągnąć. Widzicie, tak jakby było ułożone odwrotnie, to już potem by był problem. I tę krawędź mamy już zeszytą. Teraz muszę ją, te trójkąciki przewrócić na drugą stronę i porządnie zaprasować tę krawędź. Ok, jeden bok sobie przygotowałam. Ukażę Wam tylko środek, o co mi chodzi. To jest już teraz na prawej stronie, no bo będzie mi trudniej już przyciągać to na drugą stronę. To jest na prawej stronie teraz i tutaj widzicie, z każdej strony mam zaprasowane do środka jakoś koło 1 cm powiedzmy. Także tutaj będziemy mieli ładny równy brzeg. Ja sobie to normalnie będę stępnować. Jak mi się uparła, to mogę tutaj wiecie, brzegi inaczej zaszywać. Ale mi ta stępnówka wystarczy. I po prostu będę tutaj sobie szyć. I tak samo zrobię drugi bok za chwilę. I tutaj tak samo będę szyć. Już chyba trochę nawet zaczęłam. Szpileczki mam ładnie powbijane. I właśnie dzięki tej stopce wygodniej mi się szyje. Och, nie chce mi się zsumować. O, widzicie? Tutaj jest taki ząbek i idealnie równo z tym ząbkiem idzie tkanina. Tak więc będę miała po prostu ściekanie jakieś tam zygzaki. I teraz jak już doszłam do samego brzegu, tutaj do tego dzióbka, to mogłabym albo wypiąć wszystko i zacząć szyć od nowa, a ja robię tak, że sobie wbijam igłę. O, zostawiam wbitą, podnoszę stopkę, obracam tkaninę, widzicie. Muszę to ładnie teraz ułożyć. Puszczam stopkę i będę szyć po prostu dalej. I apaszkę już mam uszytą.
Już jest gotowa. Zaraz pewnie będę ją zakładała ta burza, o ile się obudziła. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę tutaj, żeby przywiązać uwagę do tutaj tych newralgicznych części, żeby to porządnie wszystko założyć, żeby żadne pypcie nie wystawały z tego i to ładnie przeszyć. Tak samo tutaj. Ja to jeszcze wzmocniłam te brzegi, żeby na pewno żadne tam kawałki materiału czy nitki nie wychodziły. Tak samo tutaj jest też dodatkowo przeszyte. Także tak się prezentuje gotowa paszka. No bardzo żałuję, że coś z tym aparatem jest nie tak, że nie pokazuje. A może tutaj lepiej to widać. Jaki to jest kolor, taki jakiś ciemny, to wszystko wychodzi na podglądzie. No nic, trudno. Kabura na razie też nie jest chyba w nastroju, żeby ją nagrywać i żeby przymierzać apaszkę. Tak, jej tylko przyłożyłam. Ale coś widzę, że pies nieprzytomny jest, nie? Nieprzytomna jesteś. Mam ostałam się odczepić od ciebie. No tu odpycha swoją klikasną łapeczką. No dobrze. A czym jesteś taka zmęczona? Powiedz mi, co, aniołeczku? Czym jesteś taka zmęczona? Przecież wy nic nie robiliście dzisiaj jeszcze. Tylko śpicie. Dobrze, tak elegancko łapeczki ułożone. Piesek, ja wam pokażę, jaki mój pies jest malutki. W stosunku do kanapy. No zajmuje tylko pół kanapy. Nasza kruszynka. Nie? No. A tutaj nasza druga kruszynka dalej śpi. Cały czas jak szyłam, ojeju, jeju. Ach, tak będziesz teraz spała. Dobrze. Może teraz będzie lepiej widać tą apaszkę. Tak, to jest mój piesek w całej okazałości. I te nóżki. No tutaj druga kruszynka. I cały czas jak szyłam, oni tutaj sobie spali. Nie, żabka? Spałeś, nie? Co? Fajnie się śpi na fotelu, czy tak sobie? Chyba fajnie, nie? No, to jest generalnie fotel Rolusia. W ogóle to jest drugi fotel i normalnie na nim jest kot. Oczywiście znowu jest pranie. Ja nie wiem. Zawsze jak wam nagrywam, jest to pranie. Standard. Tutaj jest ten kocyk. O, ten. Jest tu. I jak ja wychodzę, to ostatnio zauważyłam, że oni sobie wchodzą na ten fotel i patrzą przez to okno, kto idzie. Bo akurat mają widok na to, kto idzie. Także mówię, kurczę, nieźle. Asy. Już czujki rozstawiają na fotelach. Dobra, ja już nie przedłużam, bo ten filmik pewnie i tak będzie długi. O, nawet Kapcia wam macha trochę na pożegnanie. Super. Teraz ja zabiorę tą apaszkę, bo się boję, że coś tam się z nią stanie teraz. Co, aniołeczku? Co, szczerboleńku? No nie masz ząbka tu wczoraj, nie? Nie masz ząbka. No, wyraźnie ci nowy nie macie. Wróżka zębuszka oczywiście u niej już była. Smakołyki były, także wszystko jest tak najbardziej w porządku. Tak, ojeju, taki piesek się przeciąga, no widzicie. O, proszę, jeszcze kurczę, aneksja drugiej części kanapy. Coś tu trzeba będzie poradzić z tobą, nie? Bo nam całą kanapę zaraz zajmiesz. I co wtedy będzie? A gdzie my będziemy siedzieć? Co? Gdzie my będziemy siedzieć? Dobra, już nie przedłużam. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się.